Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szymson i jak widzicie, widzę, jestem na palionowie. Dzisiaj mam zamiar pójść do bzyka i poprosić go o elytrę jakoś, ponieważ potrzebuję elytrę. Tylko ja wiem, że on tego za darmo nie zrobi, na banku on tego za darmo nie zrobi. Więc będę musiał jakiś, że tak powiem, jakiś zapłatę dla niego zabrać. To jest jakaś książka, to jest za książka? Chcesz dołączyć do Dave'a Bzykowicy, Milkowicy, Szczypsonu? Co kurde, co to jest za książka? Co to pisze w ogóle? Ale dziwne listy. Dobra, wezmę ją do środka, zaniosę. Będziemy potrzebować jakąś zapłatę i tak dalej. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc zachęcam do tego, żeby, no prawda, najzwyczajniej w świecie suba zostawić. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, widzowie, jako że już dzisiaj, no jest 19:19, no to tak naprawdę wydaje mi się, że o 20 jest premiera Nuty Paliona, więc jak oglądacie ten film, to już za chwilę, już premiera jest, więc jeżeli ktoś to ogląda i nie widział jeszcze Nuty u Pawła, to zachęcam do tego, żeby wbić, zróbcie tam totalny rozpis, pójdźcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, nie wiem, napiszcie w komentarzu nic z moim nickiem, po prostu napiszcie, że kozak Nuta, nie? Żeby nie było, że robimy jakiś radzik. Dobra, co to jest za skrzynka? Książka to jest jakaś, dobra, zobaczmy to. Szymson potrzebuje twojej pomocy, bo jest źle. Spotkajmy się w głowach szybko. Okej, nie wiem, o co chodzi. Dobra, odłóżmy tą książkę tutaj, czekajcie, odłożę sobie też tą książkę tutaj, co ją zabrałem stamtąd. W głowach, dobra, no to ja mogę pójść tędy tak naprawdę, do tych głów. Jest Milki na serwerze faktycznie, chciałem pójść do Bzyka, był przed chwilą na serwerze, ale widzę, że wyszedł. To nawet nie zauważyłem kiedy. Dobra, to wchodzimy na górę i idziemy do tych głów. Jest Milki, więc zobaczymy, co z nią ugadamy. Jest tam faktycznie w tej głowie, widzę nick już. Dobra, nie wiem, o co chodzi totalnie, jakieś mega podejrzane, dobra, ale jak spotkanie w głowach, to musi być poważne. Halo? Szymson? Ja nie mogę, słyszysz też to, czy nie? Co? Nie mów, że nie słyszysz takich dziwnych rzeczy. Od kiedy jesteś na serwerze? Kiedy tutaj przyszedłeś? No w sumie, no nie wiem, z 10 minut temu? Ja pierniczę, stary. Wiesz, co tutaj się dzieje? To po prostu niemożliwe. Ale od wczoraj, no. Od wczoraj mam jakieś dziwne rzeczy, słyszę jakieś szepty, kurde. Powiem ci, że to jest tak straszne. Naprawdę. Ja nie i wiem, teraz też się słyszysz? Nie, no teraz w tym momencie nie, ale na ogół cały czas one się tak co chwilę jakoś tak powtarzają dziwnie. No, ale to jest jakieś, co, nie wiem, co, po jakimś szwedzku, nie wiem, no nie wiem, to jest takie... Po szwedzku? No mówię ci, to jest takie dziwne, ja nie wiem, co to jest za aha, język. Aha, bo jest i to jest no po szwedzku. No nie, nawet mówię ci, że to jest jakieś... O kurde, to po niemiecku. To po niemiecku. No mówię ci. O, teraz jest, słyszysz? Nie, nie słyszę nic. Jak to nie słyszysz? Nie mów, że ja no tylko nie. Słyszę. Nie. Serio? Ja cały czas takie nie rzeczy słyszę. Nic. Słyszę. Ej, dobra. Nie, naprawdę. Emilia, ty mnie od 2 dni jakoś trolujesz. No nie, ja najpierw jakieś, że poszedł do Lucyfera, on cię nagle wypuszcza z bomby. Nie wiem, o co chodzi totalnie. Później jakieś szepty, które tylko ty słyszysz. Nie, naprawdę, słyszę cały czas szepty, to jest tak. Ja czytałem komentarze i widzowie mi pisali, że ty prawdę niby mówiłaś na tym poprzednim odcinku, no, ale... Widzisz? Ale, a teraz też? Prawdę mówisz, że szepty słyszysz? No, mówię ci, przysięgam ci, że słyszę te szepty. Wiesz, jakie to jest przerażające? No ja nie mogę normalnie funkcjonować, tak co to jakieś 2 minutki, powiedzmy, plus minus się tak coś robi i tak jest różne jakieś dziwne, albo jakieś szepty, albo jakiś Lucyfer mówi w ogóle po tym niemiecku, szwedzku. Lucyfera głos? Nie wiem, mam wrażenie, że to jest głos Lucyfera. Ty już masz jakąś schizofrenię? Ale, nie, no ale serio, głosy się słyszysz? O, znowu jest! No nie słyszę nic! Masz to przejście do siebie już? Nie mam, ale po prostu się wyzyszyłam i chciałam się schować, bo wiesz, jaki jest okropny dźwięk? No nie wiem właśnie, ja nic nie słyszę. Ale dobra, no to czekaj, czyli... zaczynasz wariować. Nie mów tak. Jest to coraz gorzej. Nie mów tak. Masz czerwone oczy. Nie. Masz niebieskie jeszcze. Jeszcze? Excuse, ty jakąś tutaj prognozę nie, no, ale skoro słyszysz głosy, no to nie wiem, co się z tobą wydarzy. Ja się ale, boję. A od jak dawna to jest? Nie wiem, no od wczoraj. W sensie, jak wczoraj przyszłam do domu, to chciałam zrobić sobie, wiesz, itemki, bo jakby wszystkie mi zostały zabrane, no nie? Mhm. A jesteś w stanie jakoś na przykład, nie wiem, kurczę, jakby to zrobić, żeby móc nagrać te głosy, które ty słyszysz? Wiesz, o co chodzi? Żebym ja też się mógł usłyszeć. A jesteś w stanie zrozumieć, co w ogóle tam mówią? Te szepty? Nie, no totalnie nie, mówię ci, to jest takie dziwne, to jest jakieś po szwedzku, niemiecku, jakieś... A nie umiesz? Nie umiesz niemieckiego? Nie umiem, uczyłam się rosyjskiego i francuskiego. A jak będzie po niemiecku, jestem Emilia? Nie wiem, i świn? No to widzisz, że coś tam tak? Umiesz. No. Wow. Zastanawiam się, czy to nie jest ile mam lat, czy coś takiego, ale nie, no... Nie. No a nie ile będzie, jak będzie ile mam lat? Nie wiem, totalnie nie wiem. A ile ty masz? 20? Coś tam, habe, coś tam będzie habe chyba.
Ich habe 20 years old. Nie, no nie years old. No będzie ich habe 20 Jahre alt. 20 Jahre alt, okej, okej. Musiałem sobie przypomnieć, ale no tak będzie, ich habe 20 Jahre alt. No dobra, no to mamy... A jakieś inne, czekaj, no nie, jak ty, a może jak ja cię nauczę... Nie, stary, to jest takie... Teraz już nie mówię, tylko a tobie, a może słuchawki ci coś szwankują? No nie, no... Dobra, ale czekaj, jeszcze jedno pytanie mam, znaczy takie propozycje. Jak ja bym cię nauczył niemieckiego, to może byś zaczęła je rozumieć. Ja 300 IQ, uczymy się niemieckiego. Super. Po pierwsze, pierwsza lekcja niemieckiego, musisz udawać, że jesteś ciągle zdenerwowana. Aha. Musisz ciągle być wściekła na drugą osobę. Wtedy tak, to w sumie jak tak zrobisz, to już umiesz niemiecki, nie? To już jest dobra, czyli słyszysz szepty. No dobra, ale no nie wiem, co ja mam z tym zrobić, wiesz, bo ja nawet ich nie słyszę, nie? No fajnie, ale ja je słyszę i to jest trochę chyba problem, nie? No to będzie cię trzeba lekko odszumić. No jak się odszumia? No chodź. Nie, jak mi przywalisz jakimś niedyrektowym mieczem w głowę, to ja nie dzięki za takie odszumianie. No, ale to najlepiej odszumia głowę. Nie, ja nie chcę takich odszumiaczy. Chodź. Tu, wejdź do lawy, to ci odszumi odpowiednio. Nie, bo ja mam nową zbrójkę. No to odłóż zbrójkę. Ale ona jest niedyrektowa, to ona nie działa na ten no, lada, no. Nie? I co teraz? Nie odszumiam się. Czekaj, czy ty mając... Czekaj, czy ja... Nie, no po pali mnie. Uderzać, no. No dobra, i co, już nie szumi ci w głowie? Nie wiem, no tu nie dzieje się tak po prostu cały czas 24/7 i to nie jest tak, że ej, za szum to szumi, tak? Za szum to szumi, okej, dobra. Właśnie, że nie, no to nie szumi tak, to nie jest na zawołanie. No to a, dobra, to czekaj, ja mam pomysł, a jakbyśmy poszli do jakiegoś takiego zamkniętego pomieszczenia, takiego mega zamkniętego, tak żeby po prostu... O nie, teraz szumi? Czekaj, pójdźmy w jakieś zamknięte pomieszczenie. I co, słyszysz dalej te głosy? Nie, no cały czas nie miałam dosyć, ja już nie chcę. Ty, a weź tu, stań na kwiata. Na kwiata? Czemu na kwiata? Na tego kwiata. Ała! Czemu mi kazałeś tam stanąć na niego? No bo, żeby cię odszumiło odpowiednio. Wiedziałaś o tym w ogóle, że on zadaje obrażenia? Nie, właśnie się dowiedziałam. Ja też niedawno jeszcze nie wiedziałem. Wyobraź sobie moje zdziwienie, jak ja tak nagle tu, tak o, wskakuję na kwiata i mam dziwko nagle, czarne serca. Dobra, ale... dobra, czyli podsumowując, słyszysz szumy, słyszysz głosy. Tak. Okej. Okay. Czekaj, muszę wykonać telefon do Dave'a. Ha? Halo, Dave? No? Tak, mam pacjenta, no. Wiesz co, to nie jest śmieszne w ogóle. Jestem psychiatryk, już gotowy? O, głosy słyszę. No wiesz? Przestań! Głosy słyszę. Bije mnie teraz. No nie, znowu słyszę. Mówię, że znowu słyszę głosy. Co te głosy mówią? Zostaw suba. Wiesz co, to jest totalnie nieśmieszne. Ja sobie po prostu przeżywam... Dobra, trzyma się, Dave. No. No czekaj, gdzie idziesz? No ja ci załatwiam leczenie. No czy sama sobie poradzę z tymi głosami? Jak chcę poradzić sama z głosami, jak ty właśnie sparaliżowana przyszłaś do mnie mówiąc, że głosy słyszysz? No i co, chciałeś mi zamknąć drzwi przed nosem, a ja tutaj to patrz, jak jestem w środku. Sobie zamknij drzwi przed nosem, no. Dalej słyszysz głosy? Tak, słyszę cały czas. Dobra, głosy. Chodź, musimy pójść w jakieś zamknięte pomieszczenie, chodź tutaj na dół. Musimy pójść tak, gdzie będą, że tak powiem, sterylne warunki do życia. I gdzie nie będzie żadnych głosów. Chodź tutaj na dół. Czy ty chciałeś? Co chciałem? Chciałem wyjść. Położyć łódkę. Nie chciałem żadnej łódki stawiać. Miałem po prostu w ekwipunku i mi kurser zjechał na nim. Dobra, chodź tu. Tu musimy, patrz, musimy... Mam pomysł. Zamknijmy się. Zapraszam tu. Zapraszam tu do środka. Musimy tutaj mieć odpowiednie warunki do nasłuchiwania. Musimy być na jak najmniejszej przestrzeni, może jest wtedy szansa, że ja usłyszę głosy też. Dobra, tu. I co mam robić? Nie słyszę głosów. No bo czekaj, bo ja też nie. Aha. Jeszcze nie słyszę. Powiem ci, jak będę słyszeć. Dobra.
Coś tu śmierdzi. I to nie są moje stopy. No nie wiem. Też to czułem, ale już nie chciałem tego mówić. Jakie mam ręce w dół? No właśnie. No. Nie podnoszę. Jestem niżej niż ty. O, faktycznie, na tym poziomie bardziej cuchnie, no. To chyba bliżej stóp jest na twoich. Nie słyszysz tych głosów dalej? No czekaj. To nie jest takie proste. Mówić to nie jest jak pies. Poczekać. Mhm, dobrze. To daj znać. Okej. Okay. Spoko dzisiaj pogoda. Mega. Teraz, słyszysz to? Nie. Nie, weź mi, weź, bo ja... Nie wiem już, którędy jest wyjście. O, tu. Nie słyszałem. Czyli ten sposób nie działa, niestety. Możemy go odrzucić teraz w tym momencie. Dobra, ja nie mam pomysłu żadnego. Ja nie mam żadnego pomysłu na to, jakbyśmy mogli to, że tak powiem, rozwiązać, już więc nie. Ja proponuję tak, zostań tu. Okej. Okay. Albo... Wiem! Załóż słuchawki na uszy. Masz już słuchawki. Puść sobie muzykę, słuchaj ciągle muzyki, wtedy zagłuszysz szumy w głowie. Okej. I ja będę szukać jakiegoś rozwiązania. Palion USA. I Palion, o, jak w USA, chcę imprezę i basen. Mieć. Dobra. Pełno ludzi. Bardzo fajnie, niech bardzo fajnie. Mnie już nie budzi, coś tam. No, tam śpiewaj dalej, ja lecę jak w takim razie USA. Do siebie na chatę. Ja będę szukać sposobu, jak tam, prawda, cię odszumić jakoś, żebyś nie słyszała tych głosów. No i mam nadzieję, że się z Dave'em spotkamy, nie? Dobrze, widzowie, no więc co, Emilia słyszy jakieś głosy, zaczyna wariować, mega to jest nie w porządku, że tak powiem, informacja. No i należy, że tak powiem, tutaj bardzo uważać na to, co się będzie działo, ponieważ no jest to niepokojące, że ona słyszy jakieś głosy i... No i troszkę się boję, że Lucyfer może jakoś mieć tutaj, wiecie, no wypuścił ją bez powodu totalnie, jest nagle wolna. No i dodatkowo jeszcze słyszę jakieś głosy i mówi, że to są, że możliwe, że to jest głos Lucyfera, więc ja nie wiem, czy on czegoś jej nie zrobił takiego, że wiecie, że ona teraz jakoś jest z nim połączona, czy coś tego typu, nie wiem. Mega przerażająca sytuacja, muszę pogadać o tym z Dave'em i z resztą, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdrawiam, cześć, pa, pa!